Cześć ziomerki, z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie na serwerze MindFox. Tak jest, jesteśmy na serwerze MindFox i będziemy tutaj trollować. Jest to pierwszy troll na MindFoxie, generalnie jest to jeden z pierwszych odcinków na RPG na MindFoxie. Generalnie nagrywam, najwięcej nagrywam na Mind serwerze z tego względu, że tam zacząłem na początku expić i rozwinęłem tam swoją postać na maksa. Tutaj nie nagrywam tylko dlatego, że właśnie tam mam wszystkie swoje przedmioty i tak dalej, ale trollować będę wszędzie na wszystkich tych serwerach, tak jak wspomniałem. I dzisiaj przyszła pora na Mind Foxa. Tak jest, tak więc zaczynajmy, tam już jacyś gracze sobie coś rozmawiają. Więc zacznijmy trolling. Ja nie jestem przygotowany. Dzisiaj sobie całkowicie na lajcie do tego podszedłem i stwierdziłem, dobra, pora na Mind Foxa. Nie ma tutaj za wiele osób, jest może teraz 30, tak? Równe 30, zgadłem, trafiłem jak... tak jak powiedziałem. Dobra, i zaczniemy może od takiego tradycyjnego trolla, czyli stworzymy NPC-ka, który będzie wyglądał tak samo jak jakiś gracz. Czyli na przykład tu stworzymy, o, NPC, no i za szybko NPC, create Vito. Pierwszego zobaczyłem Vito i zaczniemy właśnie od niego. Speed 5, okej, będę szybszy. Stój tutaj Vito, żeby nie za... A, ty za szybko biegasz Vito. Gdzie ty biegniesz? Dobra, to tutaj. NPC, look. Kurde, nawet się nie zorientował, że to on. To będziemy go tepać po prostu. I co? Zorientował się? Zorientował się, no, jest, jest. A, od razu wiesz, strelowany, od razu. Myślałem, że tutaj na MindFoxie może nie będzie takiej informacji. Ale dobra, jest. Widział, Infsi, Vito. Dostajesz tutaj oczywiście ode mnie karteczkę, tylko sobie tą podkę twoją przesunę. Strelowany. Tak jest, tu są troszeczkę inne te karteczki. I lecimy dalej. NPC remove. Teraz zaczniemy może się bawić w... Jakieś zmiany, nie wiem... Bloków. Możemy bloków albo jakieś dziury, zaczniemy jakieś dziury robić, ale to już na ekspowiskach myślę, warp w portale. Albo poszukajmy losową osobę. Dump S, o. TP Dump S. Dump S, dobry nick. O kurde, gdzie on XP? Wow, ale trafiliśmy, on jest na... Tak, jest godzina 20, jest jeszcze chyba event, tak? Nie, to jest Diablo, Boże, on jest na... On tu jest, ja myślę... O kurczę, ale trafiło nam się. I to na MindFoxie takie rzeczy robią, w takich ekwipunkach. No to gratuluję, to szacun i respekt, że wybieracie się jeszcze z takimi sprzętami na Diablo. Że wykonujecie te questy. No, pełny szacun, jestem mega zadowolony, że akurat tak się trafiło. Acz trafiłem naprawdę w losowego gościa. Dobra, jak go strollować? Amazonkę przywołamy. Tak, może... Nie, to będzie zbyt oczywiste. Dobra, będziemy bawić się z zmianą bloków. Pyk, pyk. I zamienimy tak. Replace gravel na wool red, czyli na czerwoną. I co? Myślisz, że to jest naturalne, kolego mój drogi? Nie zorientowali się. Nie. Nic nadzwyczajnego. W końcu to Diablo, więc może... Może miał kaprys i sobie zmienił po prostu te bloki. Dobra, to zmienimy jeszcze raz na tym obszarze. Ale nie. Wrażenia dla nich to nie robi specjalnie. Mundo. Dobra, dzisiaj będziemy się bawić po prostu... Oj, zginął. Dzisiaj będziemy się bawić po prostu Word Editem. Wezmę sobie miecz. Mam wręcz kilka. Okej, ostatni żyje. Brusz, smut... Nie. Brusz, cylinder, 1, 5. Będę mu trochę pomagał, wbrew pozorom. No ale... Ale nie. Dobra, to teraz mu utrudnimy troszeczkę życie. Pyk, pyk. Aczkolwiek nie chciałem zamknąć tym tak naprawdę, chciałem tylko... Przez twarzę mu położyć ten blok, no ale dobra. Nie orientuję się totalnie. Co za trudny quest. Tutaj same... same bloki. Ojej, nie. Undo szybko. Nie chcę go tam zabić przypadkiem, absolutnie. Oczywiście bym go teleportował tutaj, gdybym, nie daj Boże, zrobił mu krzywdę. Ale nie, dobra. Nie zorientował się.
Napisał coś na czacie? Chyba nie. Więc lecimy dalej. Lecimy dalej. Pousuwamy te bloczki. A ty spokojnie sobie walcz z tym Diablo. Zaraz jeszcze tylko zobaczę, ile ten Diablo ma życia, bo być może zobaczymy, czy mu dropnie coś fajnego. Gdzie ten Diablo? A już zginął chyba. Chyba go zabił, tak. Infsika. I co, udało ci się? To jesteś ty, tak? Nie zabiłeś tego Diablo, dobra. O, 300 życia ma. Wiecie co, może poczekajmy sobie chwilę jeszcze. Kurde, zginął, ale pech. Ja tu poczekam, bo normalnie ten Diablo by też zniknął. Ale on tutaj będzie stał, dopóki ja tu jestem. Jeśli jakimś sposobem on wróci, Infsikat. Kate. No miałeś miksturki, no miałeś życie, miałeś szansę się uleczyć. Wiem, że niewiele, ale było blisko. Nie masz już tych zwój. Masz jeszcze zwój. Ach, będę dla niego miły. TP. Bo mam wyrzuty sumienia, wiecie? Mam wyrzuty sumienia, że mu robiłem te bloki, że jednak stracił kilka HP przeze mnie. Mam wyrzuty, dlatego teleportuję go tutaj, dam mu szansę. Niech próbuje. No oczywiście to już nie jest jakby troll. Jak teraz padnie, to oczywiście drugiej szansy już mu nie dam, ale nie spróbuję, niech spróbuje. Manan mnie tepnął, napisał. Ale dobrze, napisał sobie tam gdzieś na PW do bunkra. Oj, no zginął niestety. No tym razem już nie jestem w stanie go teleportować drugi raz. Ale zobaczymy, czy chociażby mu wypadło. Ja i tak to wyrzucę niezależnie co wypadnie. Bo ten Diablo już by zniknął. Pyk, pyk, pyk. Czy miałby tego dropa, czy nie miałby? I? Miałby. Wypadł. Ja oczywiście ten ruch wyrzucam, bo ten Diablo i tak by tutaj zginął, jeśli ja stąd odejdę, więc kontynuujemy dalej. Warp, nie warp, list. TP wilczek. Próbujemy do wilczka, po kolei. Też nie ma, ona spadnie. To TP, C, ktoś tam. O, ty jesteś na informacjach. Czy ty jesteś nowym graczem? Bardzo możliwe, że jesteś nowym graczem. To zrobimy ci takie disco małe. Pyk, pyk. Replace Iron Gold na Emerald Block. Iron Block miał być. Co? Zorientowałeś się coś? Nic nie zorientował. Całkowicie normalne są migające bloki. Ale niech tak zostanie. Może zrobimy jeszcze tak, że sufit pod nim podwalimy. No i nie zdarzyłem. Szybko undo. A tam czuję, że coś się dzieje, ale nie wie, o co chodzi do końca. 4 down. A jest za późno. Chciałem mu tak pod sufit podbić. No ale dobra, nie przeszkadzam. O, powiedział nara. Zdenerwował się chyba. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze jakiegoś. Dzisiaj chciałbym bez. Jakiś taki troll bez. Wiem jeszcze, co możemy zrobić. To chciałem zrobić ostatnio, ale nie udało mi się. O, Stefan tu jest. Co ty, Stefan, tu robisz? Ty powinieneś tam skrzynek pilnować. Ej, ty, Stefan. Ja nie za to ci płacę. Za ciężko zdobyte diamenty w kopalniach. Tam biegnij. Nic mnie nie słucha, norma. Lecimy na ekspowisko. Warp portale. Pójdziemy sobie na ekspowisko pierwsze. Tu pewnie będzie najwięcej graczy. I co zrobimy na ekspowisku pierwszym? Co by tu zrobić? Podmienimy komuś mieczyk. To będzie fajne. To najpierw sobie zrobimy jakiś mieczyk, albo nawet nam jakiegoś grzyba dam. O, dam komuś grzyba i niech ten grzyb jeszcze bije coś. Enchant Sharpness 10. Ok, i tobie podmienimy. Spongę, coś tam. Incy, Spongę. Nie wiem, którym mieczem on bije teraz. Gdzie on poszedł? Tu jest. Chyba tym ostatnim bije. A jednak nie. O, chyba podmieniłem. Kurczę, nie, też nie. No też nie, którym on mieczem bije? O, chyba teraz pykło. Tak? Ma grzyba, miał grzyba w ręku, tak. Ale mimo wszystko... W złym miejscu, w złym momencie mu to podmieniłem, no niestety. Dobra,
Lecimy dalej, innemu podmienimy. Bo tam by miał za dużo mieczy, ciężko było wybrać. Temu Matrixowi. InfCX Matrix. O kurczę, ten też ma tonę mieczy. Ale tutaj już widzę, który używa. Ten pierwszy definitywnie. O, zawalił. Jak przywalił tym grzybem. Wal tym grzybem, pokaż, jesteś grzybiarzem. Znaczy, mistrzem grzyb... No. O, leci, patrzcie. Wojownik po 12 bije grzybem, nieźle. No ale chyba to jest normalne, nie? Że uderza grzybem. Dobra, no nie ma zdziwienia, chyba myślał, że to jakiś bonus. O, grzyb zniknął. To wiecie co? Możemy jeszcze zrobić. Ta budowla tego grzyba, możemy ją jakby zduplikować. Zrobimy coś takiego, to może być spoko. Czyli coś tutaj zaznaczymy, coś tutaj. Zrobimy takiego expanda, nie wiem. Expand 15, a happy. I dobra, i będziemy tworzyć grzyby. Zaczynamy. Czy ktoś się zorientuje, że... Aj, kompas, szybko, szybko. Że coś się tutaj dzieje? Że coś jest nie tak? Nikt, naprawdę? No chyba myśleli, że update mapy. Mam nadzieję, że nie przegapiłem żadnego gościa, który nagle skakał, a... Undo. No to grzyby będą znikać. No nie ma zaskoczenia. Nie ma zaskoczenia. No nic, spróbujemy jeszcze sobie na jakimś innym ekspoisku. Bar w portale. Albo dobra, wiecie co, jakiegoś VIP-a potrujemy. Policjantka, TP, fajny niczek. Policjantka. O, na goblinach laseczka, super. To stworzymy tutaj policjanta. NPC, create, policeman. Policeman, o. Policeman, dobre, dobre. NPC look. O tak, teraz zwariowała, zwariowała. To, czy to jest jej miłość? O kurczę, szkoda, że nie mogę mu dać tutaj sita. Nie mam centry zainstalowanego. To by było spoko. Ale wiem, co zrobię. NPC. Ups! Undo. Coś tam cylinder zrobiłem niechcący tym mieczem. Ojej. Gdzie ta policjantka nasza poszła sobie? Chodź tutaj, kość, gościu. Chodź tu. Chodź, policjant. Chodź ze mną. O, jest policjantka. Dobrze, dobrze. Dawaj ją, dawaj ją. No, chodź do niej. Weź tu z nią świruj, no. O, teraz nie ma zombiaków, to możecie poświrować. Ona lała go. Chyba go nie kocha. Myślałem, że to będzie jakaś wielka miłość. Dobra, o, lepiej. NPC, create. Create. FBI. NPC, create. Kogo jeszcze tutaj? LPCD, tak się pisze? Tak, LPCD, dobra, Islander. Tutaj widzę, będzie cała śmietanka policji. Strach się bać. Co? O, przyszedł Bartek, o! Co to dla Bartka? Bartek też nie wie nic, co to normalne. Tutaj FBI, LPCD, CIA mogłem jeszcze dodać. Jakby jeszcze dało radę, żeby te NPC-ki zaczęły zbierać te przedmioty, to już w ogóle byłby wypad. Nie, nie orientują się, to jest normalne. Normalne, 100%.
Chociaż nie, no coś tam mu tam w głowie pstrykło. Ale nie do końca. Najważniejsze jest expienie. Tak jest, expimy całe życie. NPC remove, NPC select. Dobra, posprzątałem po sobie. I lecimy dalej, warp portale. Warp portale i pójdziemy sobie na Amazonki teraz. O, akurat jakiś ziomek. O, w sumie ten co był na Diablo poszedł na Amazonki. No i sobie tutaj jak widać XP daje sobie całkiem radę, więc zawodnik nielichy. A czy jeszcze ktoś tutaj XP? W sumie wolne ekspowisko, spokojnie tutaj. Dobra, sprawdzimy inne. Warp. Chociaż? Tak, jeszcze ktoś XP jest tu, kolejny gościu. Vito. Vito, ciebie już trollowałem, ty tam się nie zorientowałeś. A nie, nie, ty wygrałeś nagrodę. Przepraszam cię. Dobra, to nie ma tematu. Lecimy dalej. Może będę się tepał do graczy stricte już, żeby było szybciej. Dealer. O, nowy gracz. No to jeszcze takiego nowego też możemy potrolować. On chyba regulaminy tutaj czyta. I to polecam też każdemu z was, nawet tym wprawionym, którzy już tutaj grają bardzo długo, mogą sobie przeczytać, bo tutaj czasem coś mądrego przeczytacie. To też pisałem nie dla siebie, tylko dla was, żebyście mieli jakieś czytelne informacje na temat tego trybu. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje pozostały takie, jak były pół roku temu, kiedy to pisałem. Ale chyba są dalej takie. Podobno jest bla 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 bla. No na razie tak jak czytam, to wychodzi, że wszystkie same mądre rzeczy, więc spokojnie. Dobra, a teraz zrobimy taki trik. Jak to się pisze? JJ? Joker? NPC look. I co? JJ Joker żyje. Taka będzie puenta. O, olali go. Olali cię, JJ. Smutne. Flip. Purple w swoim odcinku też chyba tworzył ostatnio JJ Jokera, dlatego chyba w sumie mnie tak naszło, żeby też go przywołać. Dobra, ja jeszcze go tepnę gdzieś tutaj. Może ktoś się tam... NPC, TP here. Szybko? Zdążyłem? Nie zdążyłem. Znaczy ja zdążyłem, tylko on się nie zdążył tepnąć. JJ, to ty taki wolny jesteś dzisiaj. No i nieładnie, nieładnie JJ. Ale spoko. Powrót JJ-a. Vito. Vito już był sterowany. Szybko tutaj tepniemy. I co? O! Zatrzymał się. Nawiążą przyjaźń. Dam mu szybko miecz. NPC equip. O, dobra, dobra, zorientował się. A chyba, że jeszcze go chwilę patroluję. Zorientował się, zorientował. Dobra, dobra, masz. Wygrałeś, nie? Wygrałeś, niech ci jest. Tylko pozbieraj to, bo zaraz ci to ukradną. Dobra, podejdę do ciebie, żeby nie było. Dobra, może mu do ekwipunku, żeby mu tam ten hobbit nie zabrał. Hobbit, dasz coś najlepszy. JJ Joker ci da. Poproś go. JJ Joker będzie wspaniały i miłosierny. Nick, szybki banan. JJ. To będzie dobre. To, jak to mi pyknie, to będzie świetne. Tylko boję się, że będę pisał na czerwono. Kurde, będę pisał na czerwono. Dobra, no ale jak się deopnę, to już też w ogóle będzie lipo. Dobra, deopnę się, trudno. Deop szybki. Szybki banan. No, szybko, co jest? Mam laga? Chyba mam laga, bo coś mi tak sfrejzowało. Oj, to bardzo szkoda by było. Dobra, odlegowało chyba. Nie mam, opa. Ja ci dam. Kurde, jestem na czerwono. Fuck. Dobrze. Kurde, ale to wspieprzyłem. Myślałem, że nie będę na czerwono. Szkoda. Trudno.
No dobra, na tym zakończymy. Troll myślę, że jako tako się udał niektórych osób. Dajcie znać, co o tym sądzicie w odcinku. W następnym odcinku zobaczymy, jaki serwer będzie. Wiem, że sporo z was się domyśla, że to może być MC Survey. No i być może tak będzie, ale niekoniecznie. No i cóż, żegnam się z wami. Być może w przyszłości powstaną też serie z innych trybów, ale na razie, tak jak wspomniałem, pierwsze, nie wiem, 5, może nawet i więcej odcinków na 100% będzie dotyczyło się tylko i wyłącznie RPG. To macie jak w banku. Tak więc na chwilę obecną z wami się żegnam. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia, pozdrawiam was cieplutko. Trzymajcie się, cześć! No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!